Witam Państwa w kolejnym odcinku programu pod tytułem Tak czy Nichuhu. Dzisiaj moimi gośćmi są MC Gęsty Przekaz z partii OLD, Nike Fame z partii NEW. Moi goście postarają się odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, który rap teraz się? Panowie, aby wprowadzić wszystkich wątek, proszę odpowiedzieć na pytanie na początek mi. Zdanie jesteście, że lubicie se uwłaczać, ale co możecie zaproponować dla słuchacza? Panie redaktorze, to każdy wie, mamy rap od serca całą noc i dzień. Odnosimy się do korzeni w każdym kroku, bez czterech elementów nie ma hip-hopu. Pojmujemy go jak Afryka Bambata. Mamy sample z winura dla słuchacza. Prostota nie snob po ich wiedzy luki. Internet to tylko przeszkoda dla sztuki. Panie Nike Fame, co możecie wy zaproponować? Nasza partia NWE jest lepiej usposobiona na dźwięk, jaki pan chce. W jakości najlepszej, najlepszy plik przenośny. Gdzie pan sobie chce i gdzie sobie życzy, może pan słuchać chce naszej muzyki. Codziennie coś nowego, nie udeptujemy miejsce. Eksperymenty brak, nudy tak się gra skutecznie. No dobrze, czasy inne w dupę jeżdżę, ale co się z rapem stanie? Gdzie to wszystko zmierza? Będzie więcej angielskiego, rap independent, wszystkie drogi w jedno miejsce, internet. Będzie więcej mainstreamu, rap multifajny, różnorodny produkt multimedialny. Raperzy będą w TV, również w roli działaczy, być może w samorządach nawet to się zobaczy. Nie zgadzam się, dla mnie to brednie. Miejsce dla rapera odpowiednie, podziemie. Ono sprawia, że trzęsą się miasta, świeci bez gniazda. Prawdziwa gwiazda, a rap żyje w kablach, nie na płytach DJ-a. Na ulicach już dawno go nie ma, gdzieś się błąka, nie wiem gdzie zmierza. Na pewno nie w tą stronę, co trzeba. Dyskusja była interesująca niezwykle, ale czas antenowy ograniczony jak zwykle. Na koniec poproszę o odpowiedzi na pytanie, który rap i czemu siedzi, panie Nike Fame? Uważam, że i do mnie mam w tej kwestii od wielu lat nic nie zmienia. Jest wiele nieudolnych ubów do odstrzelenia. Pierwsze tych, co podpinają się po temat. Po drugie, żeby nie sać, sprawa nieco dziwna, ale trzeba coś reprezentować, nie jak cymbał. Ubierać się, ściągać, liczyć na poklas. Według mnie to tak chyba wygląda. Panie Gęsty Przekaz, a co pan na to? Cóż no, w zasadzie zgadzam się z przedmówcą. Tępy i ograniczony rap sram w to. I ten ściemniony od czapy też sam, bo po pierwsze satysfakcja, później reszta. Wtórny rap z się i trzeba go besztać. Gówno to gówno, a nim jest nurt chujni. Spytaj libera, może się nie wkurwi. Dziękuję i w ten sposób kończymy dyskusję. Moimi gośćmi byli MC Gęsty Przekaz z partii LD. Dziękuję Państwu bardzo, Nike Fame z partii NEW. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Tak czy Nichuhu, podczas którego rozkminimy hasło Jebać szkołę, tylko rap. Dziękuję, do usłyszenia.